Tomek, słyszeliśmy, że w Oberstdorfie petardy się przytrafiały. No i przytrafiały się, jedna się przytrafiła taka, że musiałem podeprzeć i niestety skończyło się na tym, że musiałem, dobiłem rękami i na drugi dzień po pierwszym skoku mi strasznie plecy zaczęły boleć i było to spowodowane, bo że tak powiem, strasznie spięło mi plecy i zablokowało mi przy tym kręgi. No i w sumie skoczyłem dwa skoki na tym treningu, myślałem, że przejdzie jeszcze po tym pierwszym ten ból, ale niestety nie przeszedł. No i potem po treningu, no już po południu nie robiłem treningu, chyba 5 albo 4 godziny spędziłem u fizjoterapeuty na tym, żeby coś zrobić z tymi plecami, ale wydawało się, że już jest ok, ale dzisiaj znowu w pierwszym skoku, jak spóźniłem strasznie, to jak mnie spięło od razu za progiem, to no to jest, nie jest aż tak źle jak było w Oberstdorfie, ale no nie jest zbyt fajnie. O jakich metrach mówimy przy okazji tego skoku w Oberstdorfie? Jak daleko to mogło być? To już było tak około 130 paru metrów. No. Jeszcze miałem wysokość i już puszczałem z wysoka, więc tak mnie skompresowało do tego ze skoku, więc mam nadzieję, że to przejdzie jak najszybciej. Podobnie było też w Wiśle na Kontynentalu, tam również taki miałeś skok, jeden taki po 135. To lądowanie, to gdzieś, żeby wytrzymywać te loty do końca, to jest taki element jeszcze przed zimą? Znaczy ja myślę, że najważniejszym elementem dla mnie jest teraz, żeby nie spóźniać na progu, bo tu jest największy mój taki błąd, że tak powiem, bo no jest tam parę metrów, znaczy no w pierwszych dwóch tych kwalifikacjach treningowym, no to metr spóźniłem, ale teraz w pierwszej serii no to już nie wiem, ale tak strasznie późno, że w ogóle próg mi nie oddał. To prawda, że od trenera Sobczyka w Oberstdorfie usłyszałeś, że jest ok, już nie ma co zmieniać, tylko trzeba stabilizować? Znaczy ja rozmawiałem, bo przeszedłem taką rozmowę z trenerem Sobczykiem, bo jeszcze po Kontynentalu Wiśle się przeziębiłem, więc nie skakałem na obozie w Szyrku. I rozmawiałem z nim, że boję się, że stracę te dobre skoki, że ta przerwa mi może źle zrobić. No ale powiedział, że, no, że nic nie stracę, że przepracowałem całe lato bardzo dobrze, więc to na pewno zaowocuje. To chyba z największymi nadziejami do tej zimy podchodzisz ze wszystkich dotychczasowych, tak na moje oko. Znaczy no na pewno teraz jest taka wielka nadzieja, no bo jednak to lato jest, pokazują te skoki, że staćmy na dobre rezultaty. Teraz jeszcze parę obozów przed rozpoczęciem Pucharu Świata, więc będę robił wszystko, żeby wrócić do tych dobrych skoków. Tomek, pytanie absolutnie bez napinki, ani bez jakiegoś nakładania presji. Jakbyś miał sobie wybrać jedną z dwóch imprez, na które bardziej byś chciał pojechać, to Planica czy Oberstdorf? To i to. Mówię o jednej, na razie, to wiesz, małymi garściami bierzmy. Nie, na mamucie jeszcze nigdy nie skakałem, więc na pewno te Mistrzostwa Świata by mogły być takie dla mnie trochę ciężkie na mamucie, ale do Oberstdorfu bym chętnie pojechał na Mistrzostwa Świata. A myślisz o tym? Realnie? Nie, to w ogóle nie myślę o tym. Chcę skupiać się bardziej na treningach niż na tym, co będzie za ileś tam miesięcy, więc chcę po prostu robić swoje.